mikro. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was z nowymi coolerami firmy MSI. Core Liquid 240R, a także 360R. Magowie wchodzą na scenę IO i zobaczmy, na co ich stać. Na początku specyfikacja, następnie testowanie. Core Liquid wygląda jak typowy all-in-one na licencji Aseteka. 27 mm grubość chłodnicy, niewielkich rozmiarów blokopompka, standardowej długości węże. Jest jednak jeden element, którym Wodol MSI wyróżnia się na tle innych. To kwestia przeniesienia pompy z nadpoziomu bloku do radiatora. Zabrzmiało trochę nietypowo, czyż nie? Pomysł nietypowy, innowacyjny, ale chyba chodziło w tym wszystkim o integrację wszystkich elementów emitujących hałas w jednym miejscu. Wentylatorów, a także pompy. Być może także o eliminację drgań, które wywołuje pompa pracująca na procesorze. Poza tym warto wspomnieć, że ta pompa pracuje z prędkością obrotową 4200 obrotów na minutę, bazuje na ceramicznym łożysku i jest zasilana przez 3-pinowe złącze, o dokładnie takie. W obu wariantach chłodnica jest takiej samej grubości. Wykonano ją z aluminium, a zagęszczenie finów wynosi blisko 20 fpi. To IO zintegrowane. Nie ma mowy o samodzielnym demontażu przyłączy pompy czy chłodnicy. Długość węży jest ok, jeśli chodzi o wersję 240 mm, bo w 360 przydałoby się, żeby te odcinki były dłuższe niż te 400 mm. Ale jest ciekawy nylonowy oplot, przyjemny w dotyku i tyle. Przechodząc do kolejnego elementu, czyli do topu. Słuchajcie, to tworzywo sztuczne. Bardzo fajną rzeczą jest to, że możemy obkręcać sobie ten top, dzięki temu może, że pompa nie jest w nim zintegrowana. Na samej górze oczywiście logo smoczka, podświetlane LEDami ARGB. Z tego topu wychodzą dwa podłączenia, adapter ARGB, a także złącze. No i już sam spód, czyli blok miedziany z dosyć małą podstawą, raczej niekompatybilną z Threadripperem i platformą TR4. Ale tak to wygląda, nie ma tutaj specjalnych historii. No i w końcu są i one, wentylatory. Oprócz tego, że spełniają swoją funkcję aktywnego chłodzenia, także i świecą. Adresowalne RGB zastosowane przez MSI wymaga jednak użycia przez Was płyty głównej z odpowiednim złączem. I tu faktycznie moja uwaga. Podobnej klasy produkty są wyposażone w kontroler ARGB. W tym chłodzeniu nie ma mowy o jakimkolwiek zewnętrznym sterowaniu oświetleniem. No dobra, ale niech będzie. O tym jeszcze powiem w podsumowaniu. Kolejnym elementem są wentylatory. Modele dokładnie APA 1225M12. Z tego co widzę, pracujące na łożysku dwukulkowym. No cóż, oznacza to nieco gorszą kulturę pracy. Prawdopodobnie łożysko będzie słychać na niskich RPM. Natomiast niezależnie od jakby pozycji montażu chłodnicy i wentylatorów, będzie ono pracowało dobrze, bez zmian natężenia dźwięku. Im także posłuży się tutaj długą żywotnością. Podkładki antywibracyjne, eleganckie podświetlenie, które widzicie na ekranach monitorów i zakres pracy od 500 do 2000 obrotów na minutę. Pum. Pod kątem osiągów chłodzenia MSI wypadają przyzwoicie. 240 okazuje się nieznacznie słabsza od Krakena X53. Wygrywa za to pojedynek z wieloma drugimi chłodzeniami powietrznymi, m.in. Dark Rockiem Pro 4. 360 udaje się uciec na 3-4 stopnie od mniejszego modelu, a wynikiem tego jest wygrana z IO Arctica i NZXT. Jednak nadal palmę pierwszeństwa dzierży produkt Silentium PC. Duży nawis w testach wydajnościowych nie ma sobie równych. Ale czekajcie, magowie MSI odgryzają się w ramach kultury pracy. Ich wentylatory są bardzo, bardzo ciche, podobnie zresztą jak pompa, której hałas pozostaje tylko tłem. Czy to najcichsze IO w zestawieniu? Nie, ale są one bliskie tego tytułu. Podsumowanie, czas zacząć. Może na początku kwestia ceny, bo jeszcze nic o niej tutaj nie mówiłem. Za mniejszy cooler zapłacicie 509 zł, za większy 649. Czy to dużo, czy mało? To zależy, jak na to spojrzeć. Biorąc pod uwagę obecność na rynku polskim Silentium PC Navis ARGB, to rzeczywiście coolery MSI wydają się być drogie, no bo są średnio o 130 zł droższe od propozycji polskiej firmy. W przypadku jednak wielu innych chłodzeń podświetlanych ARGB, bo tylko na takim porównaniu bym się w tym momencie skupił, jest dużo lepiej.
MSI wypada jako jeden z najtańszych coolerów, dużo tańszy od Corsarza, od Raginteka czy Adaty i myślę, że jest w stanie na tym coś ugrać, ale jak mówię, rynek polski jest przepełniony ofertą chłodzenia Silentium PC, które oferują podobne podświetlenie, lepszą wydajność i gorszą kulturę pracy, ale niejako te dwa ostatnie aspekty nam się bilansują. Kwestia plusów i minusów nowego chłodzenia Core Liquid. Jak już powiedziałem, na rynku polskim to będzie cena w porównaniu z Navisem. Kolejny minus, skoro zacząłem od tych wad, no to niech będzie, to brak jakiegokolwiek kontrolera do sterowania oświetleniem ARGB. A więc jeśli nie posiadasz płyty głównej z trzypinowym złączem ARGB, to nie masz możliwości nawet zobaczyć odrobinki oświetlenia wentylatorów czy pompy. Po prostu MSI nie daje takiej możliwości. Z tego co wiem, ma się pojawić kolejna edycja właśnie z odpowiednim kontrolerem, tak byście mogli sterować tym oświetleniem, nawet nie posiadając tej płyty głównej z headerem. Natomiast plusy, jak mówię, całkiem interesująca wydajność, naprawdę świetna kultura pracy, zarówno wentylatorów, jak i pompy, co mnie bardzo zdziwiło. To może za dużo powiedziane, bo już miałem ten cooler w wersji alfa i wentylatory rzeczywiście pracowały nieźle. No, powiedzmy, że jeden wentylator pracował nieźle, drugi trochę gorzej, ale to były testy daleko, daleko przedpremierowe. W związku z tym teraz oceniam zupełnie inaczej ten produkt, jednak już w tym gotowym kształcie wypada korzystnie. Podkładki antywibracyjne, kwestia przeniesienia pompy z nadbloku do radiatora, także to jest ciekawy pomysł. Więc ogólnie rzecz biorąc, jak na taki pierwszy start, mimo że jest to oczywiście chłodzenie wykorzystujące w jakiś sposób licencję ASETEK, MSI wypada korzystnie i w takich ramach bym to zamknął. Natomiast jak mówię, skupiam się tu tylko i wyłącznie na porównaniu produktów ARGB. Nie ma sensu, abym konfrontował ze sobą Core Liquida z Freezerem, no bo wiecie jak to wypadnie w konfrontacji cenowej, wydajnościowej. No i jeśli jeszcze chodzi o kulturę pracy, trochę to będzie się nam rozmywało. A więc tylko ARGB, no bo jeżeli jesteście zainteresowani takim coolerem, to właśnie przez wzgląd na LEDy, poza tematem wydajności i kultury pracy. Kwestie dodatkowe, o których warto wspomnieć, kupując ten cooler w zestawie z procesorem Ryzen i płytą główną na układzie B550 otrzymujecie kod do Steama o wartości od 40 do 120 dolarów, w zależności oczywiście jakie jest to combo. Wszystkie informacje macie na ekranach monitorów, a także w opisie tego filmu. To jest taki dodatek do tych informacji, które przed chwilą zawarłem. W podsumowaniu plus jeszcze kolejna promocja, moim zdaniem dużo ciekawsza, kupując sam ten cooler. Na przykład w sklepie X.com, do czego Was zachęcam, dostajecie pastę termoprzewodzącą Thermal Grizzly, a więc świetnej jakości, 5-gramową o wartości 79 zł. Nie czuję jak rymuje. Także tak, z tego warto skorzystać, z tego co wiem jeszcze kilkanaście sztuk tych past zostało. To tyle moi drodzy, jeśli chodzi o temat magów MSI-a. No cóż, mogę powiedzieć jedno, że jest to produkt na pewno ciekawy, jeśli chodzi o ARGB. Przede wszystkim cichy i to się liczy. Tego się nie spodziewałem, a w tym aspekcie mnie zaskoczył. Do zobaczenia, mówił Lipton Papa.